Witajcie przy mikrofonie Legomanka i witam was w kolejnym odcinku z serii Sprawdźmy To. Dzisiaj numer magazynu Lego Ninjago, jest to numer 10, który kosztuje 14,99 i wraz z nim dostajemy limitowaną kartę wyspiarskiego Zeina. Podobno są to już karty limitowane z tej nowej, następny poziom, co nie? Ale nie wiem. Jedna saszetka z kart, tu oczywiście egzemplarz nie do sprzedaży. I co najważniejsze, kol w stroju nurka, czyli już widzicie, w nowym sezonie jesteśmy, jeśli chodzi o magazyn. Także tutaj przed chwilą widzieliście tą złotą kartę, więc szybko otwieramy saszetkę. Zapewne nic nowego się tu nie trafi, patrząc, że zostały mi tylko chyba trzy karty do uzupełnienia całego albumu. Więc no, nie spodziewam się tutaj żadnych cudów i to są chyba wszystko tylko... O, a może Ultra Nia... Pogromczyni bestii, bo tak naprawdę brakuje mi dwóch pojedynków i chyba jednej karty akcji, więc może ta Nia to jest klucz do uzupełnienia naszego albumu. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. No a tutaj jak widzicie tradycyjnie, tu informacja o tym nowym sezonie. Tak, nie doszłam do sezonu podwodnego jeszcze, zatrzymałam się na tym dżunglowym, nie bijcie mnie. Jak będę miała chwilę czasu, teraz kończę praktyki, więc... Wtedy pewnie sobie odpalę już całość, zrobię maratonik. No i tutaj pierwszy plakat, jak widzicie, taki podział dobrzy kontra źli, bym powiedziała. No, coś tu jest w tym plakaciku. A drugi natomiast jest... Zanurz się w podwodną akcję. I tutaj mamy ninja w stroju nurków. Okej, nie narzekam, wiecie. Plakat to plakat, jest plakatów, nie korzystam akurat przynajmniej z tych magazynowych plakatów, co nie, bo jakieś plakaty mam sobie zawieszone. Tutaj mamy, jak widzicie, konkurs z nagrodami, a właściwie zwycięzców poprzedniego konkursu i zapowiedź kolejnego magazynu, który jest 3 listopada, dostajemy Jaya jako nurka, paczkę naklejek i paczkę kart, czyli coś nowego. No i jakbyście byli zainteresowani, to pod koniec października mamy zestaw Lego Marvel Avengers. Także bez zbędnego gadania, przejdźmy już do naszej figurki. Jeśli mam być szczera, to ten dodatek, ten magazyn wydaje się być przekozacki i ogólnie seria podwodna, ze względu na to, że zobaczcie, dostajemy płetwy, plus, kol wygląda zajebiście, jeśli mogę się tak wyrazić. A co do samego sprzętu podwodnego, no to jest to gumowy element, który zaczepiany jest o nogi oraz tutaj o szyję i szczerze mówiąc wygląda impressive, jeśli mogę się wyrazić po angielsku. No nie spodziewałam się takiego rozwiązania i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać wydania z Jayem, żeby dodać i jego do swojej kolekcji. No ale co wy sądzicie o tym numerze magazynu Lego Ninjago? Podobał wam się? Co sądzicie o tych nowych figurkach? Piszcie w komentarzach, a ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się, no i cześć!